Nie ma w naszym kalendarzu świąt bardziej rodzinnych niż grudniowe święta Bożego Narodzenia. Wigilijny stół, przystrojona choinka, wspólne śpiewanie kolęd. To wszystko łączy, sprawia, że stajemy się lepsi, radośniejsi. Święta Bożego Narodzenia są chyba najbardziej ulubionym świętem nas wszystkich. Świat staje się weselszy, piękniejszy, bardziej kolorowy z powodu otaczającej nas dekoracji. Nie bez znaczenia są też prezenty, które przynosi Święty Mikołaj. Te grudniowe święta nastrajają nas optymistycznie. Dlaczego jest Święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdkę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby uczcić miłość. Dlatego, żeby podać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczyć. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dyrektor, kadra pedagogiczna, pracownicy administracyjni i samorząd uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie życzą dzielenia się opłatkiem, radością, uśmiechem i dobrocią. Niech ten czas będzie świętem bliskości, życzliwości i spokoju. Życzymy dostatku i pogody ducha. Niech każda zawierucha omija nas z daleka, a serce rozpala szczęście, przyjaźń, miłość. Żeby się ziściły wszystkie marzenia, uśmiechu na twarzy oraz mądrych kroków w nadchodzącym roku. Niech dni wszystkie będą radosnym przeżyciem. Wesołych świąt! Święta, Wigilia. W ten uroczysty wieczór wybaczamy sobie wzajemne wszelkie urazy i przewinienia. Jest to chwila wzruszająca, jak żadna inna w roku, wywołująca wiele wspomnień. Boże Narodzenie, wkrótce, więc życzymy szczerze ciepłych chwil w rodzinie, w wigilijną wieczerze. Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni. Niech nowy rok będzie pełen nadziei, by spełniło się choć jedno
z marzeń dużo szczęścia, niezapomnianych wrażeń. Pragniemy wprowadzić wszystkich w świąteczny nastrój. Przedstawimy starodawne obyczaje świąteczne oraz różne wiersze o tematyce wigilijnej i świątecznej. Za kilka dni, gdy spadnie pierwsza gwiazdka, spotkamy się wszyscy, żeby spędzić czas w rodzinnych ciepłych gniazdkach. Usiądziemy przy stole, pod choinką iglastą, wszystkie świeczki zapłonę. Będzie ciepło i jasno. Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty. Że Jakob wam wszystkim mówi, dawne prestare orędzie, z pierwszą na niebie gwiazdą, Bóg w waszych domach zasiądzie. Nie tego wieczoru, gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze. Przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, serce złamane i smutne, po cichu wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc jak silna i piękna jest miłość, gdy pięści rozwiera. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku. Pomódlmy się w noc betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania, by wszystko nam się rozplątało, węzły konflikty powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki. Aby w nas paskudne jędze pozamieniały się w owieczki, a w oczach mądre zostanęły, tak jak na choince barwne świeczki. Niech anioł podrze każdy dramat, aż do rozdziału ostatniego. I niech nastraszy każdy smutek, tak jak goryla niemądrego. Aby wątpiący się rozpłakał na cud czekający w swej kolejce. A Matka Boska, cichych, ufnych, na zawsze wzięła swoje ręce. Starodawna Wigilia rozpoczynała się już o świcie. Wierzono, że kto w wigilijny ranek zerwie się dziarsko z łóżka, nie będzie miał potem problemów ze wstawaniem. Dobrze było ochlapać nogi wodą ze strumyka, żeby później chodziło się zdrowo. Obserwowano też niebo. Jeśli były na nim gwiazdy, zwiastowało to, że kury będą się dobrze niosły. Jeżeli chmury, krowy miały dużo mleka w roku dawać. Panny chyłkiem psa z zagrody wyciągały i na górkę biegły. Patrzyły przy tym, w którą stronę zaszczeka, bo z tej strony kawaler miał nadejść. Liczba zasiadających przy stole musiała być parzysta. Przy stole jedno miejsce pozostawało wolne dla strudzonego wędrowca. Powszechnym zwyczajem było kładzenie siana pod obrus, którym nakrywano stół wigilijny. W noc nie zapominano o zwierzętach. Zwyczaj nakazywał zanieść im opłatek. Panowało powszechne przekonanie, że tej nocy zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Do dziś przetrwał zwyczaj śpiewania kolęd. Wigilijne życzenia dzisiaj najgorącej składam w Twoje ręce. Na małym opłatku życzenia, dostatku i pogody ducha. Każda zawierucha niech omija z dala. Niech ręce rozpala szczęście, przyjaźń, miłość. Żeby się ziściło wszystko, o czym marzysz. Uśmiechu na twarzy oraz kroków w nadchodzącym roku. Niech dni wszystkie będą radością. Wesołych świąt, bez zmartwień, z barszczem, z grzybami, z karpiem, z gościem, co niesie szczęście, czeka nań przecież miejsce. Wesołych świąt, a w święta niech się snuje kolęda i gałązki świerkowe niech nam pachną na zdrowie. Wesołych świąt, a z gwiazdką, pod świeczek łuną jasną, życzcie sobie jak najwięcej zwykłego ludzkiego szczęścia. W żłobie leży, któż pobierze.
Thank you.